Łukasz Malenda, program Kontrapunkt, specjalne wydanie Kontrapunktu. Moim i Państwa gościem jest Zbigniew Stonoga. Witam serdecznie. Witam, witam Państwa. Panie Zbigniewie, po spotkaniu w Radomiu dużo młodych ludzi, jak wrażenia? No wrażenie jak zawsze w tych stronach pozytywne, ale dużo młodych ludzi, natomiast rekord na to, że dzisiaj jedna z pań, jedna z uczestniczek spotkania miała 86 lat. No więc to jest dla mnie takie coś, czego nie da się, wie pan, wycenić i ocenić. To wielki zaszczyt, że tacy ludzie również przychodzą na te spotkania. Dzisiaj przedstawił pan 16 punktów tworzonej partii Stonoga. Proszę powiedzieć trzy najważniejsze, bo są tam punkty i systemowe, i konkretne, i lokalne, i ogólnopolskie. Trzy najważniejsze. Znaczy trzy najważniejsze to punkt pierwszy – zdekomunizować Polskę, punkt drugi – zdekomunizować Polskę i punkt trzeci – zdekomunizować Polskę. Później dopiero wprowadzić zmiany, które by nieco bardziej ochraniały ludzi młodych, którzy są dzisiaj przez państwo traktowani byle jak, którzy są a priori wytrącani na margines społeczny tylko dlatego, że są ludźmi niedoświadczonymi, młodziutkimi, bardzo młodymi, 16-18-latkowie. No i po trzecie, no zmiany mimo wszystko związane z naszą gospodarką, z działalnością gospodarczą. Takie zmiany, które prawdziwie ułatwią jej prowadzenie i w pewnym sensie ochronią w pierwszych dwóch latach funkcjonowania tych naszych firm i firemek. Częstokroć przecież rodzinnych, tak? Do wyborów mało czasu. Uda się panu zbudować partię, zarejestrować i zgłosić listy? Jeśli nie uda się zarejestrować przed postkomunistycznym sądem partii politycznej, jeśli tam te kacapy będą mi przeszkadzały, to będziemy startowali z Społecznego Komitetu Wyborców Zbigniewa Stonogi. Tak? Rozumiem, że w całej Polsce rejestrując listę. Tak, oczywiście. A dlaczego nie wyszło z Kukizem? Jak to było naprawdę? Naprawdę to było tak, że Paweł Kukiz postanowił budować swoje życie polityczne z ludźmi, których mniej znał niż tych, którzy mu zaufali i byli bardzo blisko niego. Skoro takie decyzje podjął, to już sprawa Pawła Kukiza. Ja nie chciałbym tego człowieka atakować ani oceniać. Los oceni go sam. A elektorat docelowy, w jakich ludzi pan uderza? Co pan ma zamiar zaprezentować? Ludzi biednych, ludzi wykluczonych, ludzi bogatych i wykształconych, ale mimo to odizolowanych od istotnych działań w polskim społeczeństwie z uwagi na swoje pochodzenie, więc to są rzeczy najistotniejsze, a także wesprzeć ludzi starszych, ustalając cały szereg ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają ludzi po 45 roku życia. Bo to o tych ludzi też warto w Polsce zadbać, tak? My nie możemy biernie przyglądać się temu, że nasze społeczeństwo seniorów jest traktowane poniżej wszelkiej krytyki, że ci ludzie, którzy w istocie tworzyli tę Polskę, którzy o nią walczyli częstokroć, dziś są na takim zupełnym marginesie, nawet w strefie, którą trudno nazwać, tak? Bo jeśli nasi dziadkowie idą i zastanawiają się, czy kupić witaminę C, czy witaminę jakąś C+, która kosztuje 10 razy taniej i wiadomo, że jest dużo gorsza, no to już nie jest państwo, które w sposób należyty opiekuje się ludźmi starszymi. O tych ludzi starszych naprawdę trzeba zadbać. Ale Zbigniew Stonoga to również człowiek, który nie zamierza atakować kościołów w Polsce, bo to nie jest tak, że kościół jest jeden katolicki, tylko kościołów i wyznań w Polsce jest bardzo dużo. I z jednej strony walczymy o takie, a nie inne wyznania, walczymy o prawa do związków partnerskich, o jakieś mniejszości seksualne, a zapominamy, że Rzeczpospolita Polska oparta jest na kościele, na tym kościele, który nas wspomagał w trudnych czasach stanu wojennego. No, jeśli chcemy wytrzeć ze swojej pamięci to, że Kościół katolicki jako instytucja pomógł zburzyć mur berliński, pomógł zburzyć tamten system w Europie, to jest po prostu najzwyklej w świecie niesprawiedliwe z naszej strony. I fałszywy obraz. Tak, oczywiście, że tak. Towarzyszyła dzisiaj panu spora ochrona, profesjonalna ochrona. Czego obawia się Zbigniew Stonoga? Zbigniew Stonoga nie boi się generalnie, choć tylko wariat się nie boi. Ja boję się Pana Boga i żony najbardziej. A ochrona no to profesjonalni ludzie, profesjonaliści, którzy też zostali potraktowani przez ten system i tych
te elity rządzące w taki sposób. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kiedy pisałem o wręczaniach gwiazd Iraku w kiblu Biura Ochrony Rządu. Ci ludzie właśnie w ubikacji dostali odznaczenia gwiazdy Iraku i gwiazdy Afganistanu, bo kadrowiec zapomniał, żeby się podpisali w biurach. Więc oni dziś są ze mną w ten sposób również manifestując tę swoją przynależność do tej części społeczeństwa, która od lat została, jak gdyby, pozostaje na wygnaniu pochodzeniowym chyba, nie? A czy nie obawia się pan, że spotka pana to samo co Andrzeja Lepera, który powiedział kilka słów prawdy głośno, no i skończyło się tak, jak się skończyło? Proszę pana, będę trochę złośliwy, ale archiwa Stonogi są głębsze niż archiwa IPN-u. I niech oni się mnie boją. Czyli jeszcze możemy spodziewać się, że będzie pan ujawnił jakieś materiały? Byłoby głupotą się nie spodziewać.